O, gdzie ja jestem? Co jest grane? Gdzie tam, w Tajlandii, dopiero życie się zaczyna. To jak najbardziej o północy to jest idealna pora na pójście coś zjeść. Najmniejszy osiedlowy 7-Eleven otwarty jest 24 godziny na dobę. W Tajlandii wygląda to zupełnie inaczej. Pieszy nie ma praktycznie żadnych praw. Kierowcy często przejeżdżają nawet na czerwonym świetle. Bądźcie ostrożni. Siemaneczko, witam serdecznie. Witam serdecznie z jakże pięknej, ale takiej rześkiej Polski. Tak jest, po 7 miesiącach, po ponad 7 miesiącach wróciliśmy do Polski i chciałem się właśnie dzisiaj z wami przywitać. Co prawda jesteśmy już jakiś czas w Polsce przez kilka tygodni, które tak mi szybko zleciały, że po prostu nie byłem w stanie nic nowego, świeżego nagrać, żadnej aktualizacji, ale dzisiaj w końcu nadszedł ten dzień i chciałem się z wami przywitać, zrobić aktualizację na kanale i tego, co się u nas dzieje. Wróciliśmy około połowy maja do Polski i muszę wam powiedzieć, że jeszcze byłem mocno zdziwiony, bo było dość szaro, smutno i bardzo zimno, przynajmniej w naszych rejonach. Przez całe 7 miesięcy żyliśmy w temperaturach powyżej 30 stopni, a kiedy przyjechaliśmy do Polski i było 10-5 w nocy, to był naprawdę spory szok, bo odczuwalna temperatura w Tajlandii w kwietniu, w maju to ponad nawet 40 stopni. Tak jest, ostatnie dni w Bangkoku to odczuwalna temperatura powyżej nawet 45 stopni. Było bardzo gorąco, bardzo wręcz upalnie i nawet ciężko do zniesienia, ale dało się przeżyć jak najbardziej. Oczywiście relacje z tych filmów, vlogi z ostatnich dni w Tajlandii oczywiście pojawią się na moim kanale. Będą niestety one z lekkim opóźnieniem pojawiały się, ponieważ miałem ich nagrane trochę więcej niż udostępniałem. Oczywiście wszystkie chcę je udostępnić, bo pewnie dla niektórych mogą być dość wartościowe. Także oczywiście dalej zapraszam was do oglądania, do jak najbardziej teraz subskrybowania kanału. A może wybieracie się do Tajlandii lub gdzieś do jakichś innych krajów, gdzie akurat ja byłem, gdzie nagrałem sporo filmów, które mogą akurat wam się przydać. Także zapraszam do oglądania i do subskrybowania. Tak więc na kanale będą się pojawiać teraz na przemian filmy z Tajlandii, które jeszcze mi zostały, z filmami bieżącymi, gdzie teraz przebywamy, czy to Polska, czy może gdzieś jakiś inny kraj, do którego się wybierzemy. Na pewno w tym roku wybierzemy się jeszcze tutaj teraz na wakacjach na statek, gdzie powtórzymy po prostu swój mega rejs, gdzie płynęliśmy statkiem Grandiozą ostatnio 2 lata temu. W tym roku ponownie się wybieramy, będziemy znowu startować z Włoch, także będzie znowu wiele fajnych przygód, nawet tutaj z Europy. Oczywiście wcale Europie niczego nie ujmuje i tutaj też są przepiękne miejsca, które warto zwiedzić, do których zachęcam również was, żeby się zwiedzali nawet Polskę, bo tutaj też jest wiele fajnych miejsc, Europę, bo w Europie mamy również wiele fajnych krajów do zwiedzenia, fajnych miejsc. Będziemy podróżować, będziemy zwiedzać, będziemy nagrywać. Myślę, że na kanale ciągle będzie się coś działo. Dzisiaj zwracam się do was z zapytaniem, czy wy macie jakieś pytania do mnie, pytania, gdzie akurat właśnie może za tydzień, za dwa wybieracie się do Tajlandii i potrzebujecie coś wiedzieć. Zapraszam do zostawiania tych pytań w komentarzach. Na wszystkie postaram się odpowiedzieć, jeśli oczywiście tylko będę znał tą odpowiedź. Muszę wam jeszcze powiedzieć, że troszeczkę ostatnio się zastałem. Przez ostatnie dni nie robiłem za dużo kroków, bo jeszcze dużo podróżowaliśmy, były jakieś długie weekendy, gdzieś tam się coś przemieszczaliśmy, byliśmy w Warszawie, tu u znajomych i tak dalej, więc ruch, zdrowie, kroki troszeczkę zostały w tyle, co trzeba oczywiście nadgonić. Pogoda na szczęście dzisiaj w miarę okej. 16 stopni o 10:20. Czuję, jest mi chłodno, jest mi naprawdę chłodno. Idę w podkoszulku, w krótkich spodenkach. Jest ogromna różnica porównując to do Tajlandii, no ale ciężko to w ogóle porównać. Tu jest po prostu, no tak, rzeźko, naprawdę rzeźko. Tam było bardzo upalnie, a więc tak, trzeba wrócić do formy, bo około 2-3 kg niestety przybrałem przez ostatnie 2 miesiące. No, mało ruchu, zmiana diety, przyjechaliśmy do Polski, zaczęliśmy jeść krokiety, jakieś tam gołąbki, wszystkie dania takie polskie, ciężkie, dużo jakichś, wiecie, węglowodanów i tak dalej, więc ta waga niestety, brak ruchu, a dużo jedzenia, to coś tam na tej wadze się wydarzyło, ale zaczynamy znowu więcej się ruszać, rozciągać, coś ćwiczyć, żeby wrócić do formy sprzed, powiedzmy, początku roku tego 2023, kiedy moja forma była naprawdę dobra. Dodatkowo chciałbym popracować jeszcze trochę więcej teraz nad mięśniami swojego brzucha i klatki piersiowej i w ogóle w sumie całego ciała, bo przydałoby się. Na szczęście tutaj w Nysie mamy dwa fajne, duże parki, rzekę, przy której właśnie obecnie jestem. Idę w stronę Tamy, w stronę jeziora. Mamy gdzie chodzić, jest ok, są fajne tereny,
dużo zieleni, świeże, myślę, powietrze. Tutaj przynajmniej, gdzie nie jeżdżą samochody, jest cicho, czego to naprawdę było ciężko znaleźć w Tajlandii jakieś miejsce, gdzie jest cicho. No, gdzieś tam pewnie w dżungli okej, ale ogólnie, czy to nawet park, to jest i tak gdzieś tam blisko miasta, w którym jest bardzo głośno. Gdzie by się nie chciało podejść w Tajlandii, gdzieś schować, nie ma właśnie takiego nawet miejsca w Tajlandii w mieście, gdzie można by się było schować, odpocząć, nie słyszeć żadnych skuterów, nie słyszeć żadnych samochodów, a tutaj, kiedy idę przez park, kiedy idę teraz tutaj przy rzece, no to zauważam te spore różnice między Polską a Tajlandią. Myślę, że nie za bardzo da się porównać te dwa kraje, bo są zupełnie inne. Leżą na zupełnie innych kontynentach, zupełnie innych położeniach geograficznych, żyją tu zupełnie inni ludzie, zupełnie inna kultura. Widzę ogromne, ogromne różnice. Nie chcę mówić, że w jednym kraju jest lepiej, w drugim kraju jest gorzej. Są po prostu inne. Trzeba to jakby tolerować i żyć w kraju, który tobie bardziej odpowiada. My na pewno w tym roku ponownie wrócimy do Tajlandii. Co prawda mamy troszeczkę inne plany, żeby trochę więcej się ruszyć, żeby trochę więcej pozwiedzać. Minęły te na szczęście najgorsze lata, 20 rok, 2021, kiedy wiele krajów było pozamykanych, a teraz wydaje mi się, że już praktycznie można wszędzie polecieć, przynajmniej tam, gdzie my chcemy, a chcemy trochę tej Azji pozwiedzać więcej. Także na pewno na kanale pojawi się więcej azjatyckich krajów niż tylko sam Tajlandia. Dlatego zapraszam ponownie do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Będzie mi z tego powodu bardzo miło, będę wam wdzięczny za to. Mój kanał może po troszku bardziej będzie się rozrastał, a was totalnie to nic nie kosztuje. Ale cisza, ale spokój. O jacie. Muszę więcej gdzieś się rozglądać za takimi miejscami w Tajlandii, bo tego właśnie tam brakuje troszkę. Tej ciszy. Pewnie jakbyśmy gdzieś wyjechali daleko, daleko za miasto, to byłoby więcej takich terenów. Słychać tylko, jak idę po kamieniach i ptaszki. Zero samochodów, zero skuterów, zero ludzi. No to naprawdę jest inaczej. Skoro już chcemy porównać Polskę do Tajlandii, to na pewno trzeba tutaj poruszyć życie nocne. Przynajmniej tak odrobinkę. Nawet już nie mówię o takim mega mocnym imprezowaniu, czy tym takim naprawdę tajskim mocnym życiu nocnym, tylko chodzi mi o same zwykłe zakupy, sklepy, restauracje, gdzie można coś zjeść. No tutaj w Polsce od rana wszystko jest pootwierane, ale za to niestety o godzinie powiedzmy 20, 21, 22 wszystko jest już pozamykane. Przynajmniej tutaj w naszej małej Nysie. Jest to o tyle już teraz dla mnie tak trochę dziwne, no bo naprawdę ponad 7 miesięcy gdzieś być, to już da się tam troszeczkę przyzwyczaić. To co jest inne? No przede wszystkim to, że tam mniej więcej jasno robi się o godzinie 6, bardziej tak 7 nawet, i zachodzi słońce i robi się ciemno znowu około godziny 7. Tutaj teraz o tej porze słońce zachodzi, nie wiem, po 21, jasno jest jeszcze prawie że do 22, a jest już praktycznie wszystko pozamykane. Gdzie tam w Tajlandii dopiero życie się zaczyna. Patrząc na przykład na same restauracje, to często jakieś punkty, gdzie można coś zjeść, otwierają się dopiero w Tajlandii o godzinie 17. O godzinie 17 dopiero można iść tak naprawdę zjeść taki najlepszy posiłek, jaki można zjeść w Tajlandii, bo wcześniej wszyscy po prostu zajmują się jakimiś innymi rzeczami. W każdym bądź razie te takie najlepsze miejsca, czy jakieś night markety, czy jakiś street food, to praktycznie wszystko dopiero późnym popołudniem się otwiera i dopiero wtedy można zjeść najlepsze posiłki. Zdecydowanie rzuca się to w oczy, właśnie porównując Polskę do Tajlandii w tej kwestii, bo tutaj po pierwsze nie za bardzo chyba w ogóle są jakieś nocne markety i jakieś takie nocne punkty. Nie wiem nawet jak to powiedzieć, jakieś takie no, miejsca, gdzie otwierają się dopiero wieczorami i są otwarte przez całą noc. No nie mówiąc oczywiście o jakichś imprezach, dyskotekach, wiecie. Chodzi mi o jedzenie, markety, gdzie no, ludzie dopiero chodzą jeść. Powiedzmy 11, 12 w nocy, Tajowie to i o pierwszej, drugiej to jedzą zupki, takie normalne dania, jakieś takie ich potrawy. To jak najbardziej o północy to jest idealna pora na pójście coś zjeść. No tutaj tego zdecydowanie nie ma. A jeśli chcielibyśmy porównać sklepy, to
tutaj wszystkie w Polsce takie osiedlowe sklepiki, małe sklepiki, a nawet w sumie duże sklepy, raczej wszystkie zamykane są około 21, 22, Biedronka jakaś tam 23, a tam nawet najmniejszy osiedlowy 7-Eleven otwarty jest 24 godziny na dobę. No i to też rzuca nam się tutaj od razu w oczy, bo ostatnio wracaliśmy z Wrocławia, wróciliśmy 21, ja myślę sobie, dobra, idę sobie tam jakieś zrobić zakupy, a sklep po prostu jest już zamknięty. No i to było takie w sumie, o, gdzie ja jestem, co jest grane, czemu ten sklep jest zamknięty, patrzę, o jacie, 21, przecież jest jeszcze w miarę jasno, czemu ten sklep jest już zamknięty, a tam sklepy są pootwierane, no całodobowo, oczywiście nie wszystkie, ale te takie, których jest najwięcej, czyli 7-Eleven, Family Mart, otwarte są 24 godziny na dobę i kiedy tylko nie zechcesz iść, pójść sobie coś kupić do sklepu, to po prostu o każdej porze możesz to zrobić, cały czas, po prostu, cały czas, sklepy na każdym osiedlu, na każdej ulicy jest 7-Eleven i jest otwarty całodobowo. Tak samo jest, jeśli chodzi nawet o zwykłe warzywniaki, czy miejsca, gdzie można kupić owoce. Również ci sprzedawcy przyjeżdżają dopiero praktycznie po zachodzie słońca, no co najmniej późnym popołudniem, czyli tak jak znowu mówiłem, 17, 18, dopiero wtedy najbardziej się rozkładają i siedzą chociaż do tej północy, albo nawet jeszcze dłużej. Także tak to wygląda. Takie mniej więcej właśnie są to różnice. Tak na szybko, tak dzisiaj w pierwszym filmie, gdzie chciałem się z wami przede wszystkim przywitać. Właśnie jestem przy jeziorze. Tutaj już mamy wały, tamę i tam mamy jezioro. Bardzo ładne jezioro, bardzo fajne miejsce, gdzie można przejechać rowerem całe jezioro dookoła. Bardzo fajne ścieżki rowerowe czy piesze, ale niestety jeśli chodzi o samą wodę, trochę brudna. A jak będzie jeszcze cieplej, przyjdzie lipiec, sierpień, to raczej też zakwitnie i będzie taka, no nieciekawa. Ale za to można, nie wiem, popływać sobie kajaczkiem jakimś tam, albo łódką, skuterem. Fajne miejsce, jeśli chcielibyście przyjechać do Nysy, zapraszam nad jezioro, warto zobaczyć. A przede wszystkim wtedy, kiedy jest święto ognia i jest puszczane bardzo dużo takich fajerwerków pokazowych, to jest mega miejsce na to, żeby przyjechać tutaj na to jezioro. Jest to naprawdę fajne show. Jest bardzo dużo ludzi, bardzo, bardzo. Całe wały, plaża, wszystko jest wypełnione ludźmi. Także są mega korki, na to też trzeba wziąć pod uwagę, to trzeba i uważać, ale widowisko jest naprawdę super, także zapraszam. Jedno z najpiękniejszych miejsc, jedna z najpiękniejszych polanek w tutejszym parku. Mega miejsce. Tam sobie pani siedzi, tam jakaś druga pani delektuje się słoneczkiem, ładną pogodą, śpiewem ptaków, zielenią. Wow. Mega miejsce. Na sam koniec przypomniała mi się jeszcze jedna bardzo taka rzucająca się w oczy różnica między Polską a Tajlandią, jeśli chodzi o jedzenie, jeśli chodzi o naszą kuchnię. W Tajlandii mamy w lodówce, powiedzmy, wodę, którą chcemy schłodzić. Mieliśmy czasami jeszcze jakieś resztki keczupu, które nam po prostu zostały z zamówienia jakieś, które nam przyszło, lub właśnie jakieś niedojedzone jedzenie podczas, powiedzmy, śniadania, obiadu czy kolacji. I to było wszystko. Lodówka ogólnie pusta, a w zamrażarce tylko lód i nic więcej. Lód w kostkach, który chcemy później ewentualnie wrzucić sobie do czegoś, do wody właśnie, na przykład, czy do kawy. I nic więcej, naprawdę nic więcej. W Polsce lodówki wypchane są po sam sufit, że tak powiem, po sam dach, po sam czubek lodówki. Wszystko po prostu w nim jest. Chodzimy tutaj na ogromne zakupy, robimy za duże zakupy, za dużo przechowujemy. Tego jestem pewny w 100%. A do zamrażarki najczęściej nie idzie nawet palca wsadzić, nie da się tam nic wsadzić. Zawsze zamrażarka na pewno u was tak samo wypchana po same brzegi. Jest tam mięso zamrożone od kilku miesięcy, jakieś inne dania, jakieś to, jakieś tamto. Po prostu jest masakra, jeśli chodzi o pod tym względem. W Tajlandii je się codziennie na mieście i robią to praktycznie wszyscy. Czy kawę idą kupić sobie na miasto, to kosztuje jakieś tam 3 zł, to po prostu kupują na mieście. Często nawet kuchnie wyglądają zupełnie inaczej, nie są nawet przystosowane do tego, żeby przygotować w nich dobry obiad. Dlatego jest to naprawdę ogromna różnica między Polską a Tajlandią, jeśli chodzi o przechowywanie żywności i to, gdzie jemy. I oczywiście o jakich porach jemy. Mega różnica. Ja przez pierwszy miesiąc to, co otwierałem lodówkę z przyzwyczajenia, tak jak zawsze robiłem to w Polsce, a właśnie tam w Tajlandii, kiedy byliśmy już po miesiącu, patrzę, no znowu pusta lodówka, co jest? A to po prostu jest to normalne, już później się przyzwyczaiłem, a tutaj
po powrocie do Polski od razu nasza lodówka zaczyna się uzupełniać, zamrażarka zaczyna się uzupełniać. Już mamy w lodówce jakieś rzeczy, jakieś tam kiełbasy czy coś, co praktycznie należy już wyrzucić, bo leży od kilku dni, czy tam tygodnia i wydaje mi się, że właśnie to w Polsce trzeba by było zmienić, żeby nie kupować tak dużo, żeby nie robić tak dużych zakupów i żeby nie przechowywać w tych lodówkach tak dużo tego jedzenia. Ale wiem, że jest to po prostu taka tutaj już nasza kultura, tak tutaj po prostu żyjemy i ciężko to zmienić. To jest naprawdę ogromna różnica między Polską a Tajlandią. Tutaj lodówki pełne, ale nie dlatego, że po prostu mamy tak dużo pieniędzy i nie wiemy, co z nimi robić i wydajemy na jedzenie, a oni nie mają co jeść. Tam się je na dworze, na ulicy, na mieście, gdziekolwiek. Po prostu wychodzisz, tam jesz, jest wszystko tanie, smaczne, świeże i każdy może sobie na to pozwolić. Mimo, że nie jest to bogaty kraj, mimo, że nie wszyscy zarabiają tam dużo, to i tak wszystkich stać, żeby zjeść na mieście. Jeszcze wtrącę jedną rzecz, bo właśnie przechodziłem przez pasy. Wszyscy się tutaj zatrzymują już z daleka. Słyszałem o ogromnych mandatach. W Tajlandii wygląda to zupełnie inaczej. Pieszy nie ma praktycznie żadnych praw. Musi uważać bardzo na ulicy i wręcz przechodzić slalomem między samochodami. Wygląda to zupełnie inaczej. Przez to jest na pewno dla pieszego trochę bardziej niebezpiecznie. To okej. I tak jest, ale tam po prostu się tak wszyscy nauczyli żyć. Nie widziałem, żeby tam ktoś potrącił pieszego jakiś samochód, ale tak jak właśnie tutaj wszyscy zatrzymują się przed pasami, to wygląda to naprawdę zupełnie inaczej. Dlatego jak jedziecie pierwszy raz do Tajlandii i będziecie przechodzić przez ulicę, to naprawdę bądźcie ostrożni. Kierowcy często przejeżdżają nawet na czerwonym świetle, nawet czy to jest na pasach, czy na normalnym, zwykłym skrzyżowaniu, gdzie nawet nie ma pasów. Trzeba się tego nauczyć, naprawdę trzeba się tego nauczyć, ale mi się po części to podobało, bo skoro na przykład nie ma nikogo sprzeciwka, jest pusta droga, a my mamy czerwone światło, to dlaczego po prostu nie pojechać po tej pustej drodze? No to jest takie moje prywatne zdanie, wy możecie podzielić się w komentarzach swoimi, czy powinno tak być, czy nie, że skoro nie ma nikogo na drodze, jest powiedzmy noc, puste miasto, a my mamy czerwone światło, to czy naprawdę powinniśmy tak stać za każdym razem? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, że byliście. Na razie, hej, cześć!